Ciekawa historia z życia ceremoniarza. Każdy ceremoniarz miał mniejszą lub większą wpadkę, a to jedna z moich. Najpierw taki mały słowniczek, żeby było wiadomo, o co chodzi. Biskup ma dwie takie czapki, to znaczy piuskę, taką mniejszą czapeczkę w kolorze fioletowym, noszoną przez właśnie biskupów, oraz większą, która nazywa się mitra, w skrócie po prostu znak godności biskupiej. I przechodząc do historii, niektórzy biskupi zakładają mitrę, gdy mają już piuskę na głowie, a inni ściągają, bo może spaść piuska, zmiąć się czy cokolwiek, różne są powody. Ale biskup, przy którym asystowałem, akurat nosił osobno. I dochodzimy do ołtarza na początku mszy świętej, odbieram pastorał mitrę i nagle... Wait, przecież nie mam w ręce piuski, zostawiłem ją. Ja normalnie czerwony jak burak. Naprawdę w życiu mi tak głupio jeszcze nie było przed biskupem. Na szczęście szybko poszedłem po piuskę i dostarczyłem. No, morał z tego jest taki, że trzeba po prostu myśleć, a nie jak ja. A to jest...